Cześć, tu Ernest! W tym filmiku pokażę wam parę ukrytych zmian, która przyniosła aktualizacja 5.2, co skrywa zaktualizowana mapa oraz jak wyglądają na ten moment ukryte w plikach gry emotki. Poza nową, już czwartą strzelbą, nowym trybem i paroma zmianami w balansie gry zaszło parę mniejszych zmian, o których Epic nie wspomniało w notkach o aktualizacji. Na mapie jak co większą aktualizację zaszło parę zmian. 2 tygodnie temu przy wypasionej wyrwie pojawiły się 3 nowe ciężarówki. Jedna była załadowana paletami, bramkami i skrzynką, druga ciągnęła ze sobą przyczepę ze skrzynką, a trzecia nie wiadomo co. Wraz z dzisiejszą aktualizacją ruszyły się one ze swojego pierwotnego miejsca postoju, zostawiając po sobie ślad. Rozwiało to też przypuszczenia pewnej części społeczności graczy, które mówiły, że jadą one rozpocząć naprawę wielkiej wyrwy w ziemi. Wygląda na to, że kierują się one z tym całym sprzętem jednak gdzieś indziej. Poza tym, w końcu ponownie ruszyły prace nad budową nowego budynku w wykrzywionych wieżach. Po długiej przerwie w zmianach zaczęło się coś dziać. Nie wiemy jednak, kiedy skończy się budowa tego budynku, ani jaka będzie jego rola. Skończyło się już oto świętowanie pierwszych urodzin Fortnite. Bus bojowy z powrotem dudni starą muzykę i nie jest już udekorowany. I oczywiście nie można już odblokować wyjątkowego backblingu i innych nagród z tej okazji. Z wykopanego z plików gry ekranu ładowania za 6. tydzień sezonu 5 wiemy, że już w 6. tygodniu wyzwań odbędzie się projekcja filmu zwycięzcy konkursu Hit Ekranu, nigdzie indziej jak w karkołomnym kinie. Poza tym, wydaje mi się, że niebo w lobby też zostało zmienione, a mianowicie jest trochę ciemniejsze. Na pewno za to zmieniła się animacja machania z Bierakiem. W temacie wycieków Kross na swoim Twitterze przekazał, że w nowych plikach doszukał się przedmiotu o nazwie zipline, po polsku tyrolka. Jest to metoda pokonywania odcinków terenu pozbawionego wystarczającej rzeźby. Najlepiej będzie, jak pokażę wam przykład z innej gry. Byłoby to urządzenie pozwalające nam pokonać jakiś odcinek nad przepaścią albo zjechać bezpiecznie w dół. Do tego pojawiło się też parę nowych plików dźwiękowych z przydomkiem Geode. A jak już możecie wiedzieć, Geode to nazwa rakiety, która zostawiła wyrwę w niebie. Niestety, na ten moment nagrywania wydobywcom danych nie udało się jeszcze wyeksportować tych dźwięków. W nowych plikach gry znalazło się coś, co możemy przetłumaczyć na jazdę na czas. Prawdopodobnie pojawi się kiedyś nowe wyzwanie, w którym to będziemy musieli pokonać pewien odcinek drogi i zmieścić się w maksymalnym czasie. A w temacie skinów, nowy, kosmiczny skin, który pojawił się wraz z tą aktualizacją, jak podaje Fortnite Battle Royale X, nie będzie do zdobycia przez sklep z przedmiotami. Wiemy, że w ramach podziękowania za przedpremierowy zakup Samsunga Galaxy Note 9 otrzymuje się 15 000 fałdolców do odebrania w grze. Możliwe, że to będzie kolejna nagroda dla tej grupy osób, na co może wskazywać sama nazwa tego skina – Galaxy. Fortnite Battle Royale X udostępnił także wygląd i dźwięk wszystkich nadchodzących emotek w grze. Zobaczcie sami! Wypiszcie swoje ulubione pozycje, a przypnę wam serduszka. Tym razem są pokazane nazwy emotek, więc myślę, że dacie radę. I to tyle. Dziękuję za oglądanie i do usłyszenia!